To ja was zabieram na wieś lubelską do Sylwii Lasok, inaczej księżniczka wiatru Sylwetta. Nie ma tematów tabu, jeżeli chodzi o Kaśkę. Wiem, że mogę z nią iść po bandzie. Jak my jesteśmy razem, to jedna drugą nakręca, jest nie do opanowania. Kacha jest człowiekiem do zadań specjalnych. Jakimiś tutaj bardziej pod pick-up drogami jedziemy, ale dalej prosto. Kaśka nawet jak idzie do sklepu spożywczego, to tło się dla wierzona idzie do sklepu, bo ze wszystkimi gada. To teraz pilnujcie mnie, żebyśmy, no wiesz, w tym zagadaniu nie... Za 500 metrów skręć w prawo. Za 500 metrów skręć w prawo. Nigdy nie widziałam jej, że ona jest smutna. Dzisiaj tak zastanawiałam się, czy w ogóle kiedyś ją widziałam, że ona była zła. Albo miała zły humor. Powoli dojeżdżamy. Tu jest piękna wieś. Katarzyna Bujakiewicz, poznanianka, która aktorskiego zawodu uczyła się we Wrocławiu, grała na deskach polskich teatrów i w najpopularniejszych serialach. Marionka! Żegnam! Role w Magdzie M czy Lekarzach sprawiły, że dziś Bujaka znają wszyscy. Teraz jej niesamowitą energię chłoną mieszkańcy Lubelszczyzny. To tam aktorka zamieszkała w czasie pandemii. Można zaparkować? Dzień dobry! Dzień dobry! Tam dalej, w lewo, ale weź mnie tego psa! Ja mam 50 lat i wiesz, ja się tego nie wstydzę, ale ja już jestem, ja dojrzałam po prostu. Wtedy byłam inną kobietą, wiesz, miałam 100 pomysłów na minutę, a teraz bardziej szukam ciszy, spokoju. Dzień dobry. Dobry. Można? Można. A jajka są? Są jajka, jajka są, ognisko jest, są kury. Jest coś takiego w tym wieku fajnego, że przychodzi taka świadomość i taki dystans do wszystkiego, że ja już nic nie muszę. Nie muszę nikomu nic udowadniać. Kaweczki. Kaweczki, kawałka. Możemy sobie żartować lub nie, ale wokół tej kobiety kręci się po prostu pół świata albo więcej i cały czas coś się dzieje. Człowiek przyjedzie, a każą mu ziemnioki ugniatać. Widziałeś? Ona o 7 rano jest z psem, o 12 już pomaga komuś, a o 14 nagrywa coś. Czy dobrze umięszałam? Bardzo dobrze. Ja o 14 w zasadzie dopiero się ubrałem i wyszedłem z domu. To są... Ten zapach! Ten zapach opary sławy! I co? Do Kurnika idziemy. Robert. Zapraszam do Kurnika. No to śpiewaj cip, 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 a ja gram. Cip, 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 cip. Kasia to aktorka wszechstronna, która na scenie występuje od dziecka. W Polsce znana jest głównie z ról komediowych, choć jak mówi, to role dramatyczne z początku kariery. W Kochaj i rób co chcesz, czy w Inferno zostały w niej na zawsze. Wszyscy robimy let's go, rączki do góry! W Polsce w zasadzie cały czas zaczynasz od początku, cały czas musisz udowadniać, musisz chodzić na castingi. Nawet kiedyś się śmiałam, ja mówię, ale po co ja mam przyjść na casting? No przecież macie jeden film, drugi film, przecież robiłam to już. Ja rozumiem castingi, jak już tworzymy, tak jak robiliśmy Magdę M czy Lekarze. I to jest dobry casting, a nie czy pani Bujakiewicz będzie potrafiła, wiesz, zagrać drzewo czy pizzę, no. Bo ja zagram wszystko. Mariola, co się dzieje? Zrobiliśmy z Pawłem naprawdę najlepsze seriale w tym kraju. Magda M, no to jak gwiazdy rocka, jak wchodziliśmy, tam było jakieś spotkanie z aktorami w Złotych Tarasach. My powinniśmy odcinać kupony, a nie biegać po castingach. Odrobinę takiego spojrzenia nie tylko lajkowo-instagramowego. Ja mam dorobek, ja nie dbam o lajki, no bo jakby mam za dużo lat, żeby się bawić w rywalizację z młodymi instagramerkami, czyli młodymi aktorkami, które trochę inaczej też patrzą na ten świat. Miłości nie ma takiego słowa jak godność. Jeżeli ją naprawdę kochasz, to zrób coś z tym. Romantyczne bzdury.